Laudia Michalska, witam w programie Złotowskie Aktualności. Dzisiaj porozmawiamy o pomyśle budowy wytwórni mas bitumicznych na gruntach należących do miasta Złotów, a ze mną obecnie urzędujący burmistrz Złotowa Adam Pulic. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, tam Państwa. Ten temat budowy wytwórni mas bitumicznych w ostatnim czasie przyniósł dużo zastanowienia i obaw wśród mieszkańców. Jakby Pan mógł nam powiedzieć właśnie na jakim etapie ta inwestycja jest tutaj właśnie w Złotowie? Rzeczywiście, w ostatnim czasie jest to temat, który poruszył bardzo szeroko społeczność naszego miasta. Jestem tutaj po to, żeby zapowiedzieć Państwu, że taka wytwórnia na terenie miasta nie powstanie. W wyniku rozmów, które prowadziłem wspólnie z wójtem gminy Złotów, mogę nawet zadeklarować, że taka wytwórnia nie powstanie także zaraz za granicami naszego miasta, bo tam również była taka instalacja procedowana. Dzisiaj już wpłynęły wnioski do obu gmin e, ze strony firmy, która wycofuje się z realizacji tego przedsięwzięcia. Ja także podjąłem już decyzję formalną decyzję administracyjną umorzającą to postępowanie, więc tematu wytwórni mas bitumicznych w Złotowie i okolicy już nie ma. Pojawił się on pewnie dlatego, że uruchomiliśmy w ostatnim czasie i to intensywnie zaczęliśmy promować Tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 36 hektarów, które są przy drodze wojewódzkiej, które przez lata jakby nie generowały wielkiego przychodu, ale mają teraz opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Tu też chciałbym zdementować jakiekolwiek sugestie mówiące o tym, że dokonywaliśmy pewnych przystosowań pod tego konkretnie inwestora, który chciałby wytworzyć. Masy bitumiczne pod kątem podziału działek pod zamówienie tego inwestora. Nie, ten plan jest procedowany już od ubiegłego roku i został przygotowany tak, aby zachęcić firmy do rozwoju. Potrzebujemy takiego serca gospodarczego w mieście, i ten obszar zdecydowanie do tego się nadaje. Przede wszystkim zależy nam na firmach, które. Skorzystałoby z samego Złotowa i okolic, które mają potencjał rozwojowy, ponieważ ten teren jest dobrze skomunikowany i mógłby generalnie rocznie y, y, moglibyśmy z tego terenu uzyskiwać nawet 3 miliony złotych samego podatku od nieruchomości. Także y, rozpoczęliśmy intensywną promocję, na którą był, od, y, była odezwa wielu firm, ale. No Wśród nich znalazły się też takie, które w zasadzie się nie wpisują w nasze zamierzenia, jeśli chodzi o dalekosiężną politykę rozwoju miasta. No właśnie na jakie firmy, firmy będzie stawiać tutaj Miasto Złotów, żeby w tej strefie się znalazły? My postawiliśmy sobie dość odważny cel, który złotów wielkopolskim zdrojem. To nie tylko jakby wymysł pewien, tylko efekt pewnych badań. Mamy bardzo dużo rozproszonej działalności gospodarczej z tego obszaru z obszaru usług prozdrowotnych, rehabilitacji, fizjoterapii. Chcemy rozwijać ten kierunek. Zawsze mówiliśmy o potencjale turystycznym miasta, ale tak przyjęta dalekosiężna marka tu też bardzo dobrze zadziałała, bo właśnie pokazała ten kontrast, że tego typu firma nie wpisuje się w, w taką wizję. Chcemy rozwijać markę poprzez konkretne działania, które już rozpoczęliśmy. Rozpoczęliśmy wymianę starych odcinków sieci wodociągowej i modernizujemy oczyszczalnię ścieków, wymieniamy stare odcinki sieci kanalizacyjnej po to, żeby w mieście w krótkim czasie woda mogła być pita prosto bezpośrednio z kranu. W tej chwili także jest to możliwe, ale chcemy doprowadzić ją do takiego etapu, aby zrezygnować już właściwie z zakupu wody w butelkach i można było ją E pić i udowodnimy to poprzez przygotowanie atestów Państwowego Zakładu Higieny. Chcemy oczyszczać powietrze w mieście. Strategia tak nałożona mówi jasno, że trzeba to powietrze monitorować i oczyszczać poprzez likwidację przede wszystkim tych tak zwanych kopciuchów. Stąd program dopłat, który mamy. Do 50% i do 5 tysięcy złotych dopłacamy każdemu, kto wymieni starego, stary piec odłączy się do sieci. Ten program trzeba będzie rozwijać. W tym celu chcemy wprowadzić i podjęliśmy już pierwsze przecież działania w kierunku komunikacji publicznej i to interesuje nas komunikacja, e, autobusy zasilane energią e, elektryczną. Także te działania przed nami. Marka Wielkopolskie Zdroje to, to cel, który poprzez drobne działania ma poprawić jakość naszego życia, także tą kulturalną. E, musimy utworzyć w końcu dom kultury, i dać mieszkańcom naprawdę dogodne warunki do życia w zdrowym środowisku z, z pełną gamą oferty, którą jest edukacja, kultura, rekreacja. No właśnie, ta marka od jakiegoś czasu już funkcjonuje. Pan, jako burmistrz, zauważył właśnie, jak ludzie odbierają właśnie tą markę. Co pan by mógł o niej powiedzieć jeszcze? Uważam, że to jest bardzo konkretne działanie, które. Sprawdziło się. Dla mnie osobiście wielokrotnie pozwoliło mi to podejmować takie strategiczne decyzje, jak na przykład poszukiwanie środków zewnętrznych w celu urządzenia kolejnych obszarów zielonych. Mamy już umowę, możemy zrealizować osiem takich terenów ze środków zewnętrznych, między innymi. Myślę, że ta marka, podczas nawet tego, o czym, od czego rozpoczęliśmy dzisiaj tę wypowiedź, też pokazała, jak kontrastowym wydarzeniem byłoby ulokowanie takiej firmy. Więc jest to taki bezpiecznik, który jasno pokazuje nam, jak się rozwijać. Ja widzę, że już wzbudza się zainteresowanie właśnie firm, które realizują różne przedsięwzięcia, usługi, produkują pewne elementy wokół usług właśnie prozdrowotnych i rekreacyjnych. Jak widzę, jak rozwijają się organizacje, które tworzą atrakcyjne oferty pracy. Spędzania czasu dodatkowego. Także według mnie to było jedno z najważniejszych strategicznych działań, które jednak wymaga pracy przez wiele lat. To nie jest coś, co się wdraża przez krótki okres, dwóch, trzech czy pięciu lat. To jest okres naprawdę znacznie dłuższy, ale trzeba być tutaj konsekwentnym. Czy możemy mówić o sukcesie tej marki w tym momencie? Jeszcze myślę, że nie, ale na pewno ułatwia to. Realizację bieżącą y, wszystkich działań i y, funkcjonowanie samorządu, i budowanie tej naszej złotowskiej wspólnoty y, w kierunku miasta, które będzie naprawdę miastem bardzo dobrym do życia. Ja bym chciała Panu podziękować za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. To był program Złotowskiej Aktualności. Moim gościem był Adam Pulit, obecnie urzędujący burmistrz Złotowa.